Trafił do mnie ostatnio komplet składający się z przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy firmy Denon. Składa się on z modelu PRA-1000, jest to ten przedwzmacniacz, i końcówki mocy POA-1500. W tym odcinku zajmiemy się przedwzmacniaczem PRA-1000. PRA-1000 to przedwzmacniacz, który był produkowany od roku 1983, czyli jest to już trochę wiekowy model, ale należał on w tamtych latach do nieco wyższej klasy cenowej urządzeń tego typu. Jest on przeznaczony do współpracy ze stereofoniczną końcówką mocy, dwoma osobnymi monoblokami mocy lub też, ponieważ ma on podwójne wyjścia, może współpracować z obiema takimi konfiguracjami naraz. Oczywiście wyjścia są tylko dwa, są zdublowane, jest to preamp stereofoniczny. Budowa PRA-1000 jest oparta o tranzystory i układy scalone, nie znajdziemy wewnątrz lamp elektronowych. Nasz egzemplarz został nieco zmodyfikowany, ale po kolei. Na początek, jak zwykle, przyjrzyjmy się wyglądowi naszego Denona i jego wyposażeniu. Jego wygląd jest dość przyjemny, a zwłaszcza kiedy założymy do niego takie boczki drewniane, których tutaj niestety nie mam. Po lewej stronie mamy wyłącznik zasilania, niżej znajdziemy wyłącznik do omijania barwy dźwięku, a obok dwa pokrętła służące do tego celu. Dalej mamy trzy przyciski. Pierwszy służy do wyciszania sygnału wyjściowego urządzenia, a dwa kolejne to filtry. Pierwszy tłumi nam skrajnie niskie częstotliwości poniżej 16 Hz, a drugi częstotliwości powyżej 7 kHz. Dalej mamy selektor dla źródła dla nagrywania, przełącznik pętli magnetofonowych oraz selektor wyboru źródeł. Gałka regulacji balansu znajduje się tuż pod dużą gałką volume, czyli gałką głośności, a na tym czarnym pasku tutaj mamy dodatkowo diody sygnalizujące nam, że wzmacniacz jest wyciszony, no i tutaj mamy diody sygnalizujące, jakie zostało wybrane źródło. Z tyłu mamy głównie gniazda cinch, tutaj mamy jak zwykle śrubkę do zacisku dla uziemienia dla gramofonu, no i mamy dwa wyjścia fono, wejście dla tunera, wejście dla przetwornika cyfrowo-analogowego, wejście aux, tutaj mamy dwie pętle magnetofonowe, no i dwa zdublowane wyjścia z urządzenia. Jak widzimy, nasz egzemplarz ma jeszcze nieco więcej wejść, ale do czego one służą, dowiemy się, kiedy zajrzymy do jego wnętrza. No i już widzimy, jak wygląda nasz przedwzmacniacz w środku. No i widzimy, na czym polegała przeróbka tutaj wewnątrz niego. Jak widzimy, jest założony dodatkowy przetwornik cyfrowo-analogowy, tak zwana lampucera. Kto zna, to ten wie, co to jest lampucera. No i zajmuje ona dość sporą tutaj część powierzchni naszego przedwzmacniacza, także nie wszystko widać, ale postaram się Wam pokazać, jak mniej więcej jest zbudowany ten preamp. Tutaj z lewej strony mamy transformator, ten w puszce jest to transformator oryginalny, ten, który tutaj był. Natomiast te dwa dodatkowe transformatory toroidalne służą do zasilania przetwornika cyfrowo-analogowego. Tutaj widzimy z lewej strony, jeśli odsuniemy trochę kabelki, to widzimy zasilacz od naszego preampu. Tutaj widzimy taką pionową płytkę, która służy nam do wyciszania wzmacniacza oraz do przełączania jego charakterystyki. Przy omawianiu konstrukcji wrócimy do tego tematu. Tutaj widzimy dwa takie małe radiatorki. Są to zapewne elementy stabilizatora zasilania. No i tutaj pod spodem, pod tą płytką, tak czy inaczej będziemy ją musieli chyba wyciągnąć. Mamy cały układ przedwzmacniacza. Tutaj widać po prawej stronie dość rozbudowany, jak widać, układ przedwzmacniacza gramofonowego. No i widzimy, że potencjometr głośności to nie jest byle co, tylko czarny, duży ALPS. Tutaj widać jeszcze takie taśmowe przełączniki, które tak naprawdę są tutaj przy tylnej ściance. No i właściwie tutaj więcej nie widać. Widzimy tutaj tylko potencjometry od barwy, przełączniki i na razie tyle. Zapoznajmy się z parametrami PRA-1000. Wejścia gramofonowe mamy dwa. Pierwsze z nich przeznaczone jest dla wkładki typu MC, czyli z ruchomą cewką, i musi ono mieć większą, wyższą czułość, ponieważ tego typu wkładka gramofonowa produkuje niskie napięcie wyjściowe z uwagi na małą liczbę zwojów ruchomych cewek. Czułość zatem wynosi 1/10 mV z impedancji 100 ohmów. Drugie wejście przeznaczone jest dla wkładki z ruchomym magnesem, czyli MM. Tutaj mamy czułość 2,5 mV z impedancji 47 ohmów.
7 kΩ. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na bardzo dobre parametry tych przedwzmacniaczy. Pasmo przenoszenia sięga 100 kHz, a zniekształcenia nieliniowe są na poziomie 0,001%. Pozostałe wejścia, więc AUX, pętlę magnetofonową, mają czułość 150 mV. Pasmo przenoszenia dla tych wejść to od 20 Hz do 100 kHz przy 0,3 dB spadku, a zniekształcenia nieliniowe to 0,002% przy sygnale wyjściowym na poziomie 5 V, a więc bardzo wysokim. Stosunek sygnał-szum to 105 dB, a separacja kanałów to bardzo dobre 100 dB. Filtry 16 Hz i 7 kHz mają stromość 6 dB na oktawę, a barwa dźwięku pracuje przy 100 Hz dla tonów niskich i 10 kHz dla tonów wysokich i ma rozpiętość plus minus 8 dB. Wymiary przedwzmacniacza to 464 mm na 120 mm na 312 mm, a jego waga to 6 kg, a więc dość dużo jak na przedwzmacniacz. Co w naszym egzemplarzu jest do zrobienia? Przede wszystkim trzeba go naprawić. Na czym polega uszkodzenie? Otóż sygnał wyjściowy z tego przedwzmacniacza jest dość mocno zniekształcony. Trudno to opisać, ale sygnał wyjściowy jest nieco dziwny. Pojawia się charakterystyczne dzwonienie oraz nieczystości. Można łatwo sprawdzić, jaki charakter mają zniekształcenia. Podepnijmy sobie do wejścia generator sygnału sinusoidalnego, a do wyjścia oscyloskop. I zobaczmy, jak wygląda sygnał. Zróbmy sobie zbliżenie. No i widać, że górna część, jak gdyby sinusoidy, jest mocno obcięta od góry i nie jest absolutnie to czysty sygnał sinusoidalny. Obydwa kanały zachowują się podobnie i nic dziwnego, że słychać zniekształcenia. Zniekształcenia te pojawiają się niezależnie od tego, jakie wejście wybierzemy wzmacniacza, czyli uszkodzenia trzeba szukać albo w zasilaczu, albo przy wyjściach, przy sygnale, przy układach końcowych, czyli przy samych wyjściach przedwzmacniacza. Jeśli uda nam się usunąć uszkodzenie, to trzeba zdemontować przetwornik, czyli tą płytkę dodatkową, dorobioną, aby uzyskać dostęp do układów przedwzmacniacza, do płytki przedwzmacniacza. Trzeba wyczyścić płytki drukowane, bo jak widać, nie wyglądają one za dobrze. Przyjrzymy się także oczywiście elektrolitom, być może kilka wymienimy. Oprócz tego oczywiście standardowe czyszczenie przełączników i potencjometrów nie zaszkodzi. Spróbujmy przyjrzeć się, jak skonstruowany jest nasz przedwzmacniacz. Zacznijmy od sekcji przedwzmacniacza gramofonowego. Jest ona dość rozbudowana, ale nie ma tutaj, jak można by sądzić, dwóch osobnych przedwzmacniaczy. Jest jeden, ale z przełączanym wzmocnieniem. Na początek przyjrzyjmy się układowi samego przedwzmacniacza gramofonowego. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to przeciętny układ. Mamy tutaj aż 8 tranzystorów JFET w każdym kanale. Są one, jak widać, połączone równolegle w dwie czwórki. Robi się tak, aby poprawić parametry szumowe, zwłaszcza kiedy ma on wzmacniać słabe sygnały na poziomie poniżej miliwoltów. Obie czwórki pracują w konfiguracji pary różnicowej. Układ jest zasilany napięciem symetrycznym plus minus 32 V, niczym końcówka mocy. Gdyby przyjrzeć się bliżej, to przypomina on trochę końcówkę mocy. Mamy nawet układ regulacji prądu spoczynkowego i rezystory emiterowe. Ale jednak są różnice. Mamy tutaj w pętli sprzężenia zwrotnego korekcję RIAA dla wkładki gramofonowej, a dla prądu stałego rolę tę pełni wzmacniacz operacyjny MicroPC741. Ma on dodatkowo regulację offsetu dla ustawienia 0 V na jego wyjściu. A teraz coś o przełączaniu w tryb MC i MM. W pozycji MC rezystor R1 zwiera wejście wkładki do masy rezystancją 110 ohmów, a jednocześnie inna sekcja tego przełącznika włącza nam styki przekaźnika, które to z kolei zmieniają nam parametry pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego i zwiększają wzmocnienie tak potrzebne dla wkładki typu MC. Inna sekcja tego samego przełącznika zwiera sygnał z wyjścia kondensatorem C33 dla wkładki typu MM, a jeszcze inna sekcja jest odpowiedzialna za ciche przełączanie źródeł, po prostu chwilowo wycisza nam wyjście przedwzmacniacza. Widzimy zatem, że przełącznik źródeł ma tutaj wiele zadań, nie tylko samo przełączanie sygnałów akustycznych. Po wyjściu z preampu gramofonowego sygnał trafia do przełącznika pętli magnetofonowej i dalej do kolejnej części, czyli do preampu z barwą dźwięku. Na wejściu tego układu mamy filtr ten 16-hercowy, dalej jest regulacja balansu, regulacja głośności, no i sam układ przedwzmacniacza z parą różnicową na JFET-ach. W ujemnej pętli sprzężenia mamy układ barwy dźwięku, który jest tutaj wspomagany
ładowanych wzmacniaczem operacyjnym 4560. Regulatory barwy można wyłączyć przełącznikiem. Ciekawy jestem, czy zauważyliście coś ciekawego. Otóż jak do tej pory w torze Audi nie było ani jednego kondensatora, nie licząc tych w układzie pętli korekcyjnej RIAA. I nie znajdziemy już do końca toru żadnego kondensatora. Ale wróćmy do naszego toru audio. Sygnał trafia z układu barwy do stopnia wyjściowego. Na jego wejściu znajdziemy wspomniany już filtr obcinający nam wysokie częstotliwości przy 7 kHz, dwa tranzystory JFET, dwa bipolarne, kilka rezystorów i podkówkę. Stopień ten jest, jak widać, całkowicie symetryczny. Jest on oczywiście zasilany również napięciem symetrycznym, tak jak pozostałe układy. Na wyjściach urządzenia mamy układ do wyciszania sygnału na dwóch tranzystorach. Zastosowano tutaj aż dwa dla każdego kanału, aby polepszyć skuteczność wyciszenia sygnału. Tranzystory te są połączone z tym oto fragmentem schematu. Układ wyciszania działa, kiedy wciśniemy przycisk pre-out off oraz działa również chwilowo, kiedy zmieniamy źródła przełącznikiem, po to, żeby wyeliminować trzaski. Za to z kolei odpowiadają te tranzystory. No i pozostał nam jeszcze zasilacz. Składa się on z dzielonego uzwojenia wtórnego, z dwóch filtrów aktywnych na tranzystorach, jednego dla napięcia dodatniego, a drugiego dla ujemnego. Następnie mamy dwa stabilizatory 15V i minus 15V, ale z dodatkowym układem podnoszącym napięcie środkowej nóżki o 16,5V, dzięki czemu na wyjściach mamy napięcie plus minus 32V. Natomiast napięcie plus minus 15,5V potrzebne do zasilania wzmacniaczy operacyjnych jest otrzymywany z emiterów tranzystorów TR-105 i TR-106. No i to w zasadzie wszystko. Mamy tutaj jeszcze diody LED do sygnalizacji włączenia, wyciszenia i wyboru źródła. Wyjąłem już płytkę przetwornika cyfrowo-analogowego, aby uzyskać lepszy dostęp do podstawowych układów naszego przedwzmacniacza. Zabezpieczyłem także przewody zasilania z dodatkowych transformatorów, aby nie spowodować jakiegoś przypadkowego zwarcia. Co może być przyczyną powstawania zniekształceń w tym przedwzmacniaczu? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to zasilacz. Jeśli nie produkuje on symetrycznych napięć, to sygnał wyjściowy może być zniekształcony właśnie w ten sposób. Spróbujmy sprawdzić, czy napięcia z zasilacza są prawidłowe. No i jak widzicie, napięcia z zasilacza są w porządku, zarówno napięcie plus minus 32V, jak i napięcie plus minus 15,5V do zasilania wzmacniaczy operacyjnych. Musimy szukać dalej. Spróbujmy podłączyć oscyloskop do wyjścia układu barwy dźwięku, czyli jeszcze przed stopniem końcowym naszego przedwzmacniacza podepniemy się na przykład pod rezystor R301. Widać, że sygnał tutaj jest prawidłowy i mamy czystą sinusoidę, zatem usterka występuje albo w układzie końcowym, albo w układzie wyciszania z tranzystorami TR111 i TR113. Oczywiście to jest tylko lewy kanał. Zacznijmy od tego ostatniego. Wylutujmy tranzystory i sprawdźmy, czy coś się zmieni. Przyłączymy sobie teraz nasz oscyloskop na wyjściu preampu do sinchów wyjściowych. No i widzimy, że sygnał zrobił się poprawny w obu kanałach. Oczywiście nie działa nam teraz układ wyciszania, no ale to normalne, bo wyciągnęliśmy tranzystory. Tutaj mamy nasze tranzystory. Wylutowałem wszystkie cztery z obu kanałów i sprawdźmy sobie, czy są one sprawne. Pierwszy jest sprawny, ale kolejny i następny już niestety nie. A więc już wiemy, co było przyczyną zniekształceń na wyjściach naszego urządzenia. Uszkodzone tranzystory to 2SC2878. Są to zwykłe tranzystory NPN, można je zastąpić innymi o podobnych parametrach. Postanowiłem, że założymy tutaj tranzystory o nieco wyższej wytrzymałości napięciowej i prądowej, bo prawdopodobnie przyczyną uszkodzenia tamtych było pomyłkowe podanie na wyjście przedwzmacniacza jakiegoś sygnału o sporym poziomie. Takie pomyłki czasem się zdarzają i w ten sposób można uszkodzić tranzystory wyciszające, bo są one jakby najbliżej wyjścia. Nasze nowe tranzystory wytrzymają sporo i mam nadzieję, że usterka już się nie powtórzy. No i założyłem już nowe tranzystory, jak widać wszystkie cztery. Ten z lewej strony ma być odwrotnie. No i sprawdzimy sobie teraz, czy mamy na wyjściu prawidłowy sygnał. Jak widać, jak najbardziej jest prawidłowy. I teraz jeszcze trzeba sprawdzić, czy układ wyciszenia działa. No i widzimy, że po przyciśnięciu przycisku układ wyciszenia działa. Zmienimy sobie teraz kanał. No i drugi kanał również nam działa. No i również działa bez zarzutu
wyciszanie go. Tak więc możemy założyć, że podstawowy problem został rozwiązany, przedwzmacniacz działa nam już prawidłowo. Tak więc zabieramy się do kolejnych zaplanowanych czynności, czyli czyszczenie wnętrza wzmacniacza, no i wymiana być może elektrolitów. Jak pamiętamy, tutaj w torze audio nie mamy żadnych kondensatorów, tak więc nie będzie co wymieniać na foliowe, tak jak zwykle, ale może wymienimy kilka kondensatorów jakichś podejrzanych, jeśli się takie znajdą. Przed zakończeniem prac nad naszym przedwzmacniaczem PRA1000 przeprowadziłem jeszcze pomiary jego parametrów, tak z ciekawości, żeby się przekonać, jakie one są. No i widzimy na ekranie wykres pasma przenoszenia, jest on praktycznie idealny i co ważne, obydwie linie idealnie się pokrywają, a więc to znaczy, to świadczy o tym, że parametry w obu kanałach są w miarę jednakowe. Jeśli chodzi o poziom szumów, no to jest on na poziomie minus 85 niecałe decybeli dla kanału lewego i minus 87,5 dla kanału prawego. Zakres dynamiki wynosi plus 84 dla kanału lewego i plus 86 dB dla kanału prawego. Jeśli chodzi o zniekształcenia nieliniowe, to wynoszą one dla kanału lewego 183 dziesięciotysięczne%, a dla kanału prawego tylko 41 dziesięciotysięcznych. I jak widzimy, jest to spora różnica, natomiast jest ona na bardzo niskim poziomie i mam wrażenie, że tutaj dają się we znaki już słabe parametry naszej karty muzycznej, za pomocą której te pomiary przeprowadzam. I jak niektórzy z Was słusznie zauważyli, warto byłoby się już rozejrzeć za jakąś lepszą kartą, żeby jej parametry nie wpływały nam na pomiary nasze przeprowadzane na coraz lepsze jakościowo urządzeniach. Jeśli chodzi o pozostałe parametry, no to widzimy tutaj zniekształcenia intermodulacyjne i przesłuch międzykanałowy. No i zakończyliśmy pracę przy naprawie przedwzmacniacza Denon PRA1000. Co zostało zrobione? Zlokalizowałem i usunąłem usterkę, która powodowała znaczne zniekształcenia w obu kanałach urządzenia. Przyczyną były uszkodzone tranzystory służące do wyciszania przedwzmacniacza, a ich uszkodzone złącza powodowały deformację i tłumienie sygnału wyjściowego. Oprócz tego wyczyściłem całe wnętrze, bo było ono bardzo zabrudzone jakąś taką tłustą mazią pomieszaną z kurzem. Teraz płytki drukowane od strony elementów wyglądają znacznie lepiej. Od strony druku również płytki zostały wyczyszczone, tym razem mieliśmy tam sporo starego topnika. Przy okazji warto wspomnieć o pewnej przypadłości tego preampu, o przypadłości konstrukcji. W zasilaczu obydwa stabilizatory bardzo się grzeją, mimo że są one wyposażone w radiatory. W tym miejscu widać nawet nieco przysmalony, ciemniejszy laminat. Poza tym radiatory te nie są przymocowane do płytki, trzymają się one tylko na wyprowadzeniach stabilizatorów wlutowanych w płytkę. Pola lutownicze są tam małe i często ulegają uszkodzeniom od drgań i przenoszenia sprzętu. Przejrzałem oczywiście te luty, poprawiłem je nieco i powiększyłem, zdrapując solder maskę, i powinno to trochę je wzmocnić. Myślę, że właściwie powinny być tam nieco większe radiatory, szkoda tylko, że nie ma tam na nie miejsca. Przeczyszczone zostały wszystkie przełączniki i potencjometry, a zwłaszcza przełącznik Tone dawał się we znaki i powodował trzeszczenia i zaniki kanałów. Zamontowałem z powrotem lampucerę, czyli przetwornik cyfrowo-analogowy, który tam był, i sprawdziłem jego działanie. Na koniec przeprowadziłem pomiary sprzętu, tym razem rzecz jasna bez pomiarów mocy wyjściowej. Muszę przyznać, że parametry PRA1000 są bardzo dobre. Tak dobre, że moja karta dźwiękowa jest już nieco za słaba, aby precyzyjnie je zmierzyć. Jeśli chodzi o brzmienie preampu, to na razie nie mogę go ocenić. Będzie to możliwe, kiedy zajmiemy się drugim elementem tego kompletu, a będzie nim, tak jak wspomniałem na początku odcinka, prawdziwa bestia, wzmacniacz mocy Denon POA1500. Zapraszam Was zatem na kolejny odcinek Reduktora Szumu, gdzie będziemy naprawiali i być może ulepszali ten ciekawy wzmacniacz. A na razie dziękuję Witkowi za udostępnienie sprzętu do odcinka. Jeśli się podobał, kliknijcie thumbs up pod nim, a ja jak zwykle Was pozdrawiam i do następnego razu. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na Kapsel można kupić koszulki i gadżety z logiem Reduktora Szumu. Piszcie na adres reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie pomysły na tematy odcinków Reduktora. Możecie odwiedzić także nasz profil na Facebooku. No i zapraszamy na kolejne odcinki.